nie do punktu drugim. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zabezpieczeniu informacji o środowisku i jego ochronie, przydziale społeczeństwa o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. W imieniu grup posłów projektu ustawy będzie przedstawiony pan sekretariusz Bąk. Panie przewodniczący, bierzemy do głosu do zabezpieczenia. Panie Przewodniczący, Komisarzu Komisji. Projekt ustawy dotyczy innych ustaw. Projekt dotyczy, Wysoka Komisjo, zmiany terminu wejścia w życie artykułu 3 na dzień 1 stycznia 2017 roku, tak jak pozostałe artykuły ustawy, poprzez skreślenie dotychczasowym artykułu 14 terminu wejścia artykułu 3. A termin wejścia artykułu 3 to jest 24 grudzień bieżącego roku. Więc krótka historia. Ta ustawa, którą dzisiaj chcemy zmienić, weszła, to jest ustawa 7 października. Praktycznie na ostatnim posiedzeniu Sejmu została uchwalona, a pan prezydent podpisał 27 października. I jeżeli chodzi o ochronę przyrody, o ustawę o ochronie przyrody, to zmiany w tej ustawie mają wejść 24 grudnia. Chcemy ujednolicić termin wejścia w życie tej ustawy, żeby ustawa o ochronie przyrody i tamta ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2017 roku. Jeżeli, czym to jest spowodowane? Proszę Państwa, przede wszystkim, jeżeli tak by miało zostać, że 24 grudnia wejdzie ustawa o ochronie przyrody, ta zmieniona ustawa, te zapisy zmienionej ustawy o ochronie przyrody, to wtedy, proszę Państwa, nastąpi wielki paraliż w prowadzeniu gospodarki leśnej w lasach państwowych. Dotyczy to całej gospodarki leśnej, bo, proszę Państwa, podkreślano pewne zapisy, gdzie się mówiło o tym, że plan urządzania lasu, na podstawie którego prowadzi się gospodarkę leśną, ma być poddany ocenie, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. I tak jest dotychczas robione. Czyli tam problem ochrony przyrody w lasach państwowych jest zabezpieczony. Dzisiaj przechodzi się na indywidualne decyzje, jeżeli miałoby to wejść 24 grudnia, nagle przechodzi się na indywidualne decyzje dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie lasy państwowe musiałyby składać wnioski do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby ten uruchamiał każdą pozycję, na której prowadzone są działania gospodarcze, co z kolei, albo chcę Państwu tylko zobrazować, że dotyczyłoby to kilkaset tysięcy wniosków kierowanych do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby ten najpierw zechciał podjąć decyzję o uruchomieniu takiej pozycji, gdzie są zabiegi gospodarcze, a następnie sprawdzić, czy zostało to wykonane. Więc jest to, proszę Państwa, niewykonane. Jakie to spowoduje skutki? Spowoduje to takie skutki, że nagle taka zmiana spowoduje niemożliwość prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. To spowoduje wstrzymanie dostaw drewna do zakładów przemysłowych, brak zamówień na usługi leśne do zakładów usług leśnych, zwiększenie bezrobocia na wsi. I na to nie możemy pozwolić. I proponujemy, żeby termin wejścia w życie tej ustawy w całości dotyczy właśnie wraz z ochroną, ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, żeby nastąpił 1 stycznia 2017 roku, bo to umożliwi, to jest dnia na dzień praktycznie, uniemożliwić normalne funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Na to nie możemy pozwolić i z tego względu taki proponujemy projekt ustawy. Jeszcze jest jedna zmiana, proszę Państwa, gdzie w artykule 104, punkt 6 tej ustawy, tej zmiany poprzedniej,
gdzie w Parkach Narodowych ma nastąpić sprzedaż mieszkań. Więc też miało to wejść od 24 grudnia. Uważamy, że trzeba to poddać dokładnej analizie. Jest to majątek Skarbu Państwa, tak, w najwyższej formie ochrony przyrody, jakie są partie narodowe, i trzeba to również odłożyć, żeby w sposób naturalny, wyważony przystąpić do takiego przedsięwzięcia. I dlatego, proszę Państwa, wnioskujemy, żeby projekt ustawy proponowany przez posłów w dniu dzisiejszym po prostu pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję Ochrony Środowiska. Mam wielką radość na swoich ustach, bo rzeczywiście to jest kpina sprawa, to co pani i pani koledzy zrobili w poprzedniej... W poprzedniej, ja pani przerywałem, proszę włączyć mikrofon najpierw. W poprzedniej kadencji parlamentu. Więc odrobina historii dla przypomnienia pani Hilde. Ta propozycja, o której w tej chwili rozmawiamy, została sprawiona tak zwaną parlamentarną wrzutką pani kolegi, byłego wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska w poprzedniej kadencji, który w przypływie radosnej twórczości zgłosił taką propozycję, że ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku, ale może te fragmenty to 30 dni po wejściu w życie tejże ustawy. I rzeczywiście państwo swoją większością, przypomnę, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, to przegłosowaliście. Ale chciałbym, żeby pani miała świadomość, że każde nadleśnictwo w lasach państwowych, a jest ich, jak pani być może wie, 430, podejmuje takie decyzje, na które skutkować będzie ten właśnie akt prawny. 3000 decyzji dotyczących funkcjonowania lasu na terenie, czy w lasach na terenie nadleśnictwa podejmuje każda z 430 jednostek. Prosty wynik, można sobie pomnożyć, to 3000 razy 430, ile decyzji będzie musiało być podjętych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Ja zdaję sobie sprawę, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska to są państwa oczko w głowie, gdzie poupychaliście swoich przedstawicieli i stworzyliście ten mechanizm i pewnie chcecie, żeby ten mechanizm dalej rozrastał się i funkcjonował, ale my mówimy dość. Absolutnie mówimy dość. I te rozwiązania, które państwo proponują, idą w tym kierunku, żeby z jednej strony zablokować działalność gospodarczą w lasach państwowych, z drugiej strony zablokować też również możliwość wydawania decyzji przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, bo szanowna pani, no jeżeli regionalny dyrektor ochrony środowiska ma na wydanie swojej decyzji w takim czy innym zakresie do 3 miesięcy, no to proszę mi powiedzieć, jak będzie prowadzona gospodarka leśna na terenie danego nadleśnictwa, gdzie odbywa się pozyskanie, gdzie prowadzone są różne prace, chociażby pielęgnacyjne, bo to też tych prac będzie dotyczyło. Przypomnę jeszcze raz. W każdym nadleśnictwie podejmowanych jest takich operacji średnio rocznie około 3000. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja się przede wszystkim podnieść taką od okoliczność, że my tu nie mówimy o żadnym okresie dostosowawczym. W momencie wprowadzenia w życie, znaczy uchwalenia tej ustawy, praktycznie były przepisy wprowadzające dyrektywę, o której my mówimy, do prawa ochrony przyrody. Funkcjonował artykuł 52a, bardzo racjonalny, który stanowi, że jeżeli plan urządzenia lasu zatwierdzony przez ministra środowiska ludowego zostanie poddany oddziaływaniu na środowisko, tej procedurze oddziaływania ze skutkiem pozytywnym, wówczas będzie można uznać możliwość prowadzenia gospodarki leśnej w sposób nienaruszający przepisów stanowiących o ochronie przyrody. Odrywając się od tego głównego wątku swojej wypowiedzi, chciałbym zauważyć pewien paranoiczny stan prawny, który funkcjonuje w prawie ochrony środowiska. Oto w ustawie matce mówi się, że szczególnym aktem prawnym chroniącym ochronę środowiska, chroniącym ochronę przyrody, jest ustawa o lasach.
jest przywołana ustawa o lasach jako instrument prawny służący ochronie środowiska, czytaj, ochronie przyrody. Zaś w ustawie o ochronie przyrody mówi się, że trwale zrównoważona gospodarka leśna jest, nie może być, jest szkodliwa dla ochrony przyrody, a nie jest ochrona, a nie jest szkodliwa dla ochrony przyrody, jeżeli do czasu zmiany tej ustawy jest prowadzona na podstawie planu urządzenia lasu podanego, jak już mówiłem, oddziaływaniu na środowisko. A więc tu my nie mówimy o procedurze dostosowawczej, bo był stan dostosowań, który został zmieniony tym przepisem, tą poprawką od parlamentarną, o której mówił pan poseł Skurkiewicz. Chciałbym również podnieść taką oto okoliczność, że ten przepis jest niewykonalny. No jest zasada racjonalnego ustawodawcy. Jeżeli my mówimy, że w wykonaniu tego przepisu w lasach państwowych regionalni dyrektorzy będą podejmować 1 290 000 decyzji, a do czasu decyzji, podjęcia tej decyzji, to jest samo sobie niewykonalne, bo w każdym zakątku lasu są takie objęte ochroną. Czyli z punktu choćby mafiofauny, to będzie dotyczyć 1 290 000 cirka, mówiąc bardzo z grubnie, na które to decyzje trzeba będzie oczekiwać, nawet najszybciej, jak to sobie wyobrażamy, kilka przynajmniej tygodni, czyli stanie gospodarka leśna. No, jest zasada racjonalnego ustawodawcy i jest zasada nieprzekraczania granic absurdu. Tym przepisem zostały granice absurdu przekroczone. I ja chcę powiedzieć, że z najwyższym zadziwieniem czytam, że to jest niezgodne z prawem Unii. Przecież ustawa była przygotowana tak, aby weszła w życie z 1 stycznia 2017 roku. I jeżeli byśmy dotarli oczywiście do pełnego spisu przebiegu komisji, przebiegu tej komisji, tam było tak powiedziane, i mówię to z nazwiska, bo piszę do ministra środowiska, żeby zbadane było, dlaczego pan minister Ortawski wprowadził w błąd komisję ochrony środowiska i powiedział tak, jest to zapisane, a to jest drobna poprawka, nieskutkowa, to można wprowadzić od 1 stycznia 2016 roku, nic się nie stanie. Ja chcę, żeby to było zbadane. Skąd w ustach pana ministra Ortawskiego takie stwierdzenie się znalazło? Ja proszę i apeluję, bez względu na to, jak wyznajemy światopoglądy polityczne, brońmy przyrody ojczystej. My mamy koncepcję uregulowania tego tego zagadnienia w sposób systemowy. Dajcie nam czas na uregulowanie. My chcemy uruchomić oto pełną online inwentaryzację przyrodniczą, rolowaną bioróżnorodność, żeby na tej drodze udowadniać, że nasze działanie nie wpływa i na początku, gdy jest stanowiony plan urządzania lasu, i w toku jego realizacji na różnorodność biologiczną identyfikowaną na podstawie organizmów wskaźnikowych w łańcuchach pokarmowych adresowanych do poszczególnych biotopów. Ale dajcie szansę kontynuować to, co się stało przez 100 lat. Gospodarka leśna ukształtowała różnorodność biologiczną, którą teraz chronimy, prawda? A to jest narzędzie ukształtowania różnorodności biologicznej. Naprawdę są granice absurdu, których nie można przekraczać, nawet w dyskusjach o charakterze politycznym. Ja bardzo apeluję, jeżeli chcemy utrzymać gospodarkę leśną, dajcie nam szansę, żeby wprowadzić rozwiązania nawet nowelizujące ten artykuł 52. Będziemy gotowi przychodzić tutaj co kwartał do Komisji Ochrony Środowiska i składać pełny raport o stanie różnorodności biologicznej, będzie złożony do końca stycznia. Robimy takie raportowanie. I od tego stanu wyjściowego będziemy udowadniać, że nie szkodzi ta gospodarka leśna. Ona ukształtowała różnorodność biologiczną i była na tym najlepszym narzędziem ochrony przyrody. A tutaj wrzutkę taką zastosowano, która praktycznie, jeżeli chcieć stosować te przepisy, paraliżuje gospodarkę leśną. Dziękuję bardzo sobie. Zaproponowana poprawka wynika z ustaleń dokonanych na spotkaniach z Komisją Europejską, tak zwanych fact meeting, a także na spotkaniach roboczych grupy polskich ekspertów przy udziale przedstawicieli ministra środowiska, generalnego dyrektora ochrony środowiska i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i dyrekcji generalnej rady państwowych oraz biura urządzenia.
i ma na celu usunięcie zastrzeżeń, nie wprowadzenie dyrektywy, nie przesunięcie terminu, usunięcie zastrzeżeń Komisji Europejskiej w zakresie braku aktualnych inwentaryzacji. Chodziło o to, że staroplan urządzania lasu sporządza się na 10 lat. I tutaj zamiast komisji wyjaśnić, że nie jest prawdą, że my nie aktualizujemy stan. To nie jest prawda. Ja zapraszam panią poseł wszystkich do nadleśnictwa, które pracuje, ja pokażę, jak to wygląda. To nie jest tak, że to rybacze jacyś przychodzą i tylko patrzą, co gdzie być. Każde miejsce, my mamy wręcz obowiązki, to jest u nas karane. Gdyby się pojawił pociąg czarny, cokolwiek, a my byśmy tego nie zauważyli. To jest naprawdę, to jest monitorowane w pełni. I następnie, prawo oceny perspektywy zachowania gatunku lub siedliska w ocenie właściwego stanu ochrony wytycznych. Brak regulacji, które zobowiązywałyby do wykonywania ponownej oceny lub dokonywania zmiany planu urządzenia lasu w sytuacji wystąpień nadzwyczajnych lub realizacja prób negatywnych wpłynie na gatunek. Proszę Państwa, to jest aktualizowane na co dzień. To nie jest tak, że my dostajemy wykaz zadań, jakie mamy zrobić przez 10 lat i na ślepo to realizujemy. To nie jest prawda. I ja mam tutaj największy żal do poprzedniej ekipy o to, że nie potrafiła rozmawiać z Komisją Europejską. Proszę mi pokazać, który leśnik francuski, niemiecki, jak chce wyciąć jedną gałązkę, to najpierw zgłasza się do swojego gościa z zapytaniem, czy ta gałązka akurat nie powinna tam zostać, bo na trasie migracyjnej Wilka będzie stanowiła miejsce oporu. Przepraszam, ja tak mówię to wprost, ale proszę Państwa, każdy wykopany rów, każda posadzona sadzonka, to nie tylko samo cięcie, proszę Państwa, to wszystko musi być w tej chwili zgodnie z brzmieniem tych zapisów uzgadniane z regionalną dyrekcją. A teraz dyrektor regionalnej dyrekcji może w tej chwili zacząć myśleć, a może prawda, może nieprawda, może zwrócimy inwentaryzację jakimś innym podmiotom. Które zarobię. Ale ja tego nie mówię. Ale tak to wygląda, proszę Państwa. Pierwotna wersja projektu rządowego zakładała wejście tych przepisów z dniem 1 stycznia 2017. Dlaczego poseł Witwiński drugim czytaniem wniósł poprawkę, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie, mogę zacytować, co było mówione, bo prześledziłam proces legislacyjny do końca i jest to powiedziane w ten sposób, proszę Państwa. Tak, w taki sposób. Jest możliwość, aby część przepisów ustawy i ustawy implementujących prawo europejskie i jak najbardziej pożytecznych weszła w życie znacznie szybciej niż stanowi to zasada ogólna wyrażana w tym przepisie, czyli nie 1 stycznia 2017, ale już za 30. To jest pewne uzasadnienie obowiązków unijnych. Tutaj wypowiedź ministra Obrzanskiego, pan dyrektor praktycznie zacytował, więc nie będziemy cytować. Dlatego jeszcze raz chcę podkreślić, że z wielkim zdziwieniem i oburzeniem przyjmuję informację tą, która została dołączona do druku, pewnie przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych, że to jest niezgodne z prawodawstwem unijnym. My tylko oczekujemy, czy wydłużamy vacatio legis tych zmian, tak żeby cała ustawa wejście w życie obowiązywała od 1 stycznia 2017 roku, a nie ten fragment, który przy wpływie radosnej twórczości, nie pochodzącej pani przewodniczący z Lasów Państwowych, tylko od ministra Otawskiego, który był głównym konserwatorem przyrody i zgłoszonej rękoma wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska w poprzedniej kadencji, żeby ta radosna twórczość też została włączona do tego elementu, który będzie wchodził w życie 1 stycznia 2017 roku. My nie mówimy, że to trzeba wyrzucić do kosza. Być może przyjdzie czas na dyskusję nad tymi zmianami, ale to być może. Na obecną chwilę rozmawiamy o tym, co trzeba zrobić tu i teraz. Proponujemy, aby również te przepisy, które zostały wprowadzone na posiedzeniu Sejmu czy Komisji Sejmowej, też, tak jak cała ustawa, weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Dajmy szansę i możliwość Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska na przygotowanie się do takiej dużej liczby wniosków o wydanie decyzji. Przypomnę i powtórzę jeszcze raz.
3 tysiące w skali każdego nadleśnictwa to jest naprawdę bardzo dużo. Dajmy szansę również Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i poszczególnym nadleśnictwom na przygotowanie się. I stąd ta propozycja, aby wydłużyć to wakacje, nie możemy mówić o wakacjach legis, bo o wejściu w życie tych przepisów 1 stycznia 2017 roku, a nie 30 dni po wejściu w życie ustawy. I to tylko jedynie tego dotyczy nasza zmiana, nasza propozycja. I proszę Wysoką Komisję o przyjęcie tej naszej propozycji. I proszę nie wkładać w nasze usta, że my czegoś nie chcemy. My nie chcemy niczego likwidować. My chcemy tylko odłożyć w czasie o tym. Są uwagi do artykułu 2. Nie ma przyjęcia artykułu 2. Przystępujemy do głosowania nad całością ustawy. Kto jest za przyjęciem projektu ustawy? Kto jest za proponowaniem? Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zdążymy odkręcić niekorzystną zmianę, która bezpośrednio godzi w normalne funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a ta zmiana była dokonana 9 października. Ustępujący Sejm i ustępująca koalicja rządząca zastosowała taką właśnie taki chwyt, no nie wiem czemu ma służyć, ale na pewno wprowadza destrukcję w funkcjonowaniu Lasów Państwowych i praktycznie uniemożliwia funkcjonowanie Lasów Państwowych od 24 grudnia 2015 roku. Myślę, że jesteśmy w stanie odkręcić niekorzystną zmianę i udrożnić funkcjonowanie Lasów Państwowych.